Serdecznie witamy słuchaczy Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Nadajemy na falach 104,3 FM w Płocku, 103,9 w Ciechanowie. Zawsze we wtorki kilka minut po 19. Dzisiaj w studiu, z pewnością mogę tak powiedzieć, jedni z bohaterów ostatniego meczu Wisły Płock z Arką Gdynia. Pierwszy raz w naszym studiu Semir Stilić. Witam cię serdecznie, Semir. Dzień dobry. I Seweryn Kiełpin, który tutaj to w zasadzie mógłby już za mnie siedzieć, bo tyle razy był w audycji, że jakby ją poprowadził, to też pewnie byłoby doskonale. Witam serdecznie. Panowie, czy zgodzicie się tak w ogóle z taką... No, zacznijmy od Semira, bo on debiutuje w programie, choć na pewno w niejednej rozgłośni radiowej już w życiu był. A czy rzeczywiście zgodzisz się z opinią, że wy zaliczaliście się do najlepszych piłkarzy tego ostatniego, sobotniego meczu? No ja bym powiedział, że cała drużyna zagrała bardzo dobry mecz, jako w obronie, tak się z przodu. Z przodu byliśmy w pierwszej połowie skuteczni. Zrobiliśmy to, co chcieliśmy. Strzeliliśmy szybko dwie bramki. Z tyłu była pewność i dlatego mamy dobry wynik przed Krakowiem i mamy te trzy punkty. Mm-hmm. Seweryn? Tak jak Semir powiedział, tak, cała drużyna zagrała fajny mecz na wysokim poziomie zaangażowania i koncentracji. Z przodu była skuteczność, z tyłu zagraliśmy na zero, co długo już nam się akurat nie udało. Nie udało, także też z tego trzeba się cieszyć i no i całej drużynie tutaj. Panowie, z tą skutecznością, to ja wiem, że no nie wypada krytykować, wygraliśmy pewnie zasłużenie 2-0, mogliśmy tych bramek chyba strzelić trochę więcej, no niewykorzystany karny, nieuznana, chyba nikt do tej pory nie jest w stanie powiedzieć słusznie czy niesłusznie bramka dla naszego zespołu, bo ja szczerze mówiąc te wszystkie Houston i tak dalej to nie bardzo wierzę. Jakieś takie naturalne oko mnie pozwala sądzić, że gol był po strzale Jose głową, no to już tych bramek mogło być więcej. No, panowie, a nie tylko dwie. Znaczy, no tak, ale też nie ma co być jakimś zachłannym za bardzo, tak? No, strzelamy dwie trzeba bramki być. I z tego się trzeba cieszyć, bo też mieliśmy w ostatnim meczu takie gdzie nie trafialiśmy z przodu i wtedy jest to problem. A gdy tych sytuacji jest więcej, to zazwyczaj parę z nich wykorzystujemy i tutaj wykorzystaliśmy dwie. Był też rzut karny, była ta sytuacja, także dobrze te sytuacje stwarzamy i to myślę tylko trzeba oceniać na plus, a skuteczność no zawsze gdzieś tam można podkręcić. Chyba nie ma drużyny na ziemi, która wykorzystuje wszystkie swoje bramkowe sytuacje. Powiedziałeś, sytuacje są także. Tak jest. Powiedziałeś, Semir, że z tyłu też było bezpiecznie. No był taki moment w tym sezonie, zresztą akurat na Seweryn wie, że ja starałem się go zawsze po jakimś błędzie pocieszać, a szczególnie po tym w Gdańsku, że no sporo krytyki pod twoim adresem się pojawiło, ale nie do ciebie, Seweryn, pytanie, to za chwilę, tylko właśnie do Semira. Ty powiedziałeś, że z tyłu było bezpiecznie, była kontrola. Jak oceniasz dwie szczególnie takie interwencje Seweryn? Przystanie 1-0, gdzie Hurado był ze skrzydła sam na sam i jeszcze chyba groźniejsza, gdzie nie wiem, ostał 2,5 metra od naszej bramki. No i obydwa te strzały tak naprawdę wydawało się na dużym luzie Seweryn obronił. No tak, właśnie to był taki moment, gdzie tak powiem uratował nam wynik i no nie wiadomo, jakbyśmy dostali bramkę na 1-1, co by się zdarzyło później. Dlatego moim zdaniem Seweryn był jak nie najlepszy, jeden z najlepszych na boisku w tym tygodniu i życzę tylko, żeby tak dalej bronił i ratował nas jak najwięcej, a my strzelimy z przodu. Seweryn, jak to jest? Dwa tygodnie temu wszyscy niemalże w Polsce i to niestety nawet czasami poważni obserwatorzy już no, prawie, że tego Kiełpina skreślali. Po dwóch tygodniach zostałeś wszędzie oceniony za jednego z absolutnie ojców zwycięstwa i to jest oczywiście trafna opinia. Czy to nie jest tak? Przecież wcale nie jesteś przez dwa tygodnie z bramkarzem o klasę lepszym, ani te dwa tygodnie wcześniej o klasę gorszym niż dzisiaj. Czy czasami ton wypowiedzi nie powinien być troszeczkę bardziej wyważony? Znaczy nie mnie to oceniać, tak? No jak to nie? No przecież ty odbierasz te opinie, to nie możemy powiedzieć, że jesteśmy zupełnie nieczuli na to, co się o nas mówi publicznie. No ja nie wierzę. Ale na to nie mamy wpływu, także... Aha. Ale to jesteś w stanie tak się uodpornić? No gdzieś tam powiedzmy z czasem, jak z tą piłką już się gra trochę, no to gdzieś trudne momenty człowiek się musi zdarzały się nauczyć, i człowiek tak? musi się uodpornić, bo bez tego by zwariował i by totalnie poszedł powiedzmy w dół, gdyby nie był odporny na falę jakąś tam krytyki, tak? No.
Najlepszą reakcją jest taka, jaką ty zaprezentowałeś. Czyli dwa tygodnie później zagrałeś tak, że wszyscy ukłonili się i powiedzieli, Kiełpin był znowu w swojej życiowej formie. Znaczy no, nikt, jakby nie wiem, prasa, media, nikt nie zgłębia tego, że, jakim zawodnik jest w stanie psychicznym i tak dalej, czy ma jakieś tam problemy prywatne. Ja akurat miałem dosyć dużo tych problemów i muszę tutaj powiedzieć, że troszkę z tym przegrałem, bo gdzieś ta głowa w ostatnim czasie może nie była na takim poziomie, jakbym chciał, ale mam nadzieję, że już te problemy mam za sobą i cieszę się, że taki mecz przyszedł, że mogłem gdzieś tam pomóc chłopakom, bo w ostatnim czasie raczej w drugą stronę było i też mi zależało na tym, żeby pokazać, że moja wartość jest taka, za jaką ja uważam, tak? Czy uważasz się za już tak naprawdę absolutnie silnego psychicznie, że rzeczywiście, no, takie momenty, a szczególnie w przypadku bramkarza, mogą się zdarzać, bo twój błąd zawsze kosztuje utratę gola. Błąd pomocnika czy napastnika często nie ma konsekwencji w wyniku, prawda? I jest inaczej oceniany, choć nie strzelenie z 5 metrów do pustej bramki jest takim samym błędem jak twój, tyle że no nie pamiętamy o nim. Czy możesz powiedzieć z taką pełną odpowiedzialnością, że takie sytuacje, kiedy popełnisz błąd, fala hejtu, bo to się niestety zdarza, na ciebie spłynie, są w stanie cię zasilić, wzmocnić i zbudować na tyle, że chwilę później znowu grasz tak, jak potrafisz? Znaczy, jeśli chodzi o ten hejt, no to najlepiej się po prostu odciąć od tego, bo nie zatruwać sobie głowy, tylko mówię, no trzeba znać swoją wartość. Ja swojej wartości nie oceniam po jednym czy po dwóch meczach, no tylko przez ileś tam lat, które gram w piłkę i wiem, na co mnie stać, tak? No, gdzieś tam słabszy moment się przytrafił, skumulowało się, tak jak mówiłem, na to wiele sytuacji, ale nie będę się tutaj tłumaczył. Znaczy, nikt nie oczekuje od ciebie, żebyś tu ujawniał swoje prywatne sprawy, to no, jasne. Tak jak mówię, no nie wiem, gdzieś staram się być z boku tego, jak jest źle, jakby nie skupiać się jeszcze bardziej na tym, tylko oczywiście robić swoje. Semir, a ty miałeś w karierze taką sytuację, że rzeczywiście ci nie szło, że byłeś w takim dołku, czy to trenerzy, czy być może media, czy może nawet koledzy z drużyny gdzieś tam mieli do ciebie pretensje. Czy musiałeś kiedyś sobie poradzić z taką sytuacją? No, piłka nożna jest właśnie taki sport, gdzie cały czas jest presja i nawet jak po takim meczu wygranym wszystko jest dobrze, to nie może się ani dużo, tak powiem, rozluźnić. Aha. Tak samo jak jest przegrany mecz, czy jak Sewerynowi się zdarzył błąd, czy ja na przykład nie strzeliłem jakąś bramkę kiedyś, czy nie wiem, dobrych parę okazji, a było takich meczów, nie wykorzystałem. Tu też nie można się załamać po takim meczu. Trzeba swoje robić, bo to jest właśnie dobre w tej piłce nożnej, że szybko już. Za tydzień jest szansa do rehabilitacji. Jest albo do rehabilitacji, albo... Albo jeszcze gorzej, tak? Albo jeszcze gorzej, czyli trzeba taki jeden, taki, jakbym powiedział, taki środek znaleźć, gdzie nie trzeba ani dużo po wygranych meczach tam... Czyli euforia nie może trwać za długo. No tak, ani dużo euforii, ani dużo rozczarowania. Czyli robić swoje, skoncentrowanie być i cieszyć się z tego, że mamy taką pracę, jaka jest piłka. Jasne, ale jej, no już sam powiedziałeś, stałym elementem jest wysoki poziom adrenaliny, prawda, no bo to jest presja. Czy na przykład nie czujecie jakiegoś czasami takiego przesytu wręcz tej presji, tych emocji, że może to jest bardzo, aż zbyt stresująca robota? No, na pewno jest bardziej stresująca robota piłkarza niż, nie wiem, inna jakaś robota, ale myślę, że nie tylko ja, też Seweryn, jak był mały, marzył o takim życiu. Wtedy może tego nie wiedział, ale myślę, że i tak marzył. Nie wiedział, ale też jest... Z czym to się je? Jedna strona, coś dostajesz, druga zabiera cię, ale w końcu myślę, że to wszystko jest... pozytywnie i dobre dla nas i tak jak powiedziałem, ja się cieszę, myślę też, że Seweryn, że mamy taką pracę, że możemy co tydzień, tak powiem, świętować, bo myślę, że każdy z nas chce tylko wygrywać i do przodu iść. Seweryn, to pewnie ciężko by ci było zaprzeczyć temu, co powiedział Semir. No tak, gdzieś myślę, że czasem człowiek się też uodparnia na ten stres, tak? No bo gdzieś jak podejrzewam, Samir też, jak zaczynał gdzieś
jak ja debiutowałem w Ekstraklasie, no to, ten stres był większy niż teraz, jak przychodzi mecz, bo człowiek gdzieś tam sobie, no siłą rzeczy, jak ten stres cały czas jest, to się odparnia, ale tak jak sam powiedział, to, że możemy grać tą piłkę, być na tym najwyższym szczeblu, no to jest zdecydowanie dużo lepsze niż to, że gdzieś tam czasami gdzieś się noga podwinie, czy gdzieś ten stres jest, powiedzmy, wyższy. Ja powiem tak, mnie się wydaje, że poziom stresu w piłce akurat w miarę wymagań rośnie. Im o wyższe cele grasz, tym on tak naprawdę jest wyższy. A obserwuję piłkę od już kilkudziesięciu lat, więc wydaje mi się, że to jest trafne spostrzeżenie. Kończąc pierwszą część, to wam zacytuję naszego byłego piłkarza, z którym niedawno rozmawiałem. Kiedyś grał nas taki obrońca, czarnogórzec, Żarko Belada. I on, ponieważ niedawno była okazja porozmawiać, zapytałem go, co teraz robisz. On powiedział, że prowadzi mały taki klub fitness i nie chce mieć z piłką nic wspólnego, dlatego że przez tyle lat odczuwał tak silny stres związany z każdym meczem, że z przyjemnością odetchnął od piłki. Ciekawe. Może to jest właśnie jakaś recepta, choć sami wiecie, że wielu z was natychmiast chce pracować przy piłce dalej. Ale może o tym w następnej części naszej audycji. Zapraszamy po krótkiej przerwie. Drodzy państwo, jesteśmy ponownie na antenie. Seweryn Kiełpin i Semir Stilić, dzisiaj gośćmi magazynu Kibica Wisły Płock. Przypominam, nadajemy zawsze we wtorki o około 19.05 na 104.3 FM w Płocku. Ta audycja za kilka dni również w internecie na naszej stronie klubowej, a także na wiślackim kanale YouTube. Transmitujemy także mecze w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej. Zapraszam na najbliższy w niedzielę o 15.30. Tutaj Semira trochę za chwilę za język pociągniemy, bo zagra przeciwko swojemu byłemu pracodawcy, ale na razie zaczniemy o tym meczu mówić z Sewerynem. W ubiegłym sezonie graliśmy dwa razy z Wisłą Kraków w lidze. Raz to tamten Stilicz też tam miał udział jakiś tutaj w meczu. Teraz będzie miał dla nas. Teraz mam nadzieję, że za tamtego gola zrewanżuje się swojemu byłemu klubowi. Natomiast no, powiedzmy tak, nawet trzy te mecze możemy wymienić, tegoroczny również. W żadnym z tych meczów, no, może Semir się z tym nie zgodzi, ale ja jestem przekonany, nie byliśmy zespołem słabszym niż Wisła. W jednym goniliśmy wynik 0-2, wyrównaliśmy i byliśmy bliscy wygranej, po czym w ostatniej akcji meczu Małeckiemu wyszedł strzał, taki raz na pół roku mniej więcej mu się udaje, albo rzadziej. W tym drugim w Krakowie prowadziliśmy 2-1, graliśmy bardzo dobrze, po czym Stiliczowi wyszło dośrodkowanie, które wpadło do naszej bramki i przegraliśmy, tracąc gola w doliczonym czasie. Ponownie. I wreszcie teraz w sierpniu, tak, w sierpniu, w 90 minucie mieliśmy sytuację 100% do zdobycia bramki, której nie wykorzystaliśmy, po czym straciliśmy w 94 minucie gola przeciwko Wiśle, przegrywając 0-1. Carlito strzelił tę bramkę. Seweryn, czy nie dość tego wszystkiego? No myślę, że zdecydowanie dość, bo tak to wymieniałeś i trochę za dużo tych rzeczy. Cały czas doliczony czas i decydujący gol. Ale rzeczywiście to jest historia tych trzech ostatnich meczów, gdzie tak jak mówisz, w tych końcówkach niestety na naszą niekorzyść się to obracało. Tak jak wspomniałeś, Samir też się do tego przyczynił w niestety Krakowie. Gdzie już, kurczę, prowadziliśmy 2-1, chyba 85 minuta. No mniej więcej tak, no powiedzmy około 10 do końca, licząc ten doliczony już czas. Naprawdę niezły mecz graliśmy, nic nie zapowiadało tego, że gdzieś możemy stracić to prowadzenie. No i Wisła znowu nas wypunktowała w ostatnich minutach tego spotkania u nas. Ostatni mecz, który też zagraliśmy na dobrym poziomie. Taki remis, wydaje się, to był minimum, a też gdzieś koniec końców straciliśmy tą bramkę w końcówce. No mam nadzieję, że teraz to się obróci na naszą korzyść i może do nas się troszkę to szczęście uśmiechnie, któremu też na pewno temu szczęściu trzeba pomóc i też nie ma za bardzo co się też koncentrować na jakimś szczęściu, tylko na tym, żeby nasza dyspozycja była na wysokim poziomie w niedzielę i jak będzie, no to wierzę w to, że gdzieś ten ułamek, który czasami jest potrzebny, szczęścia się tym razem do nas uśmiechnie. Czy zgodzisz się, Semir, bo ty grałeś w tym meczu przeciwko naszej Wiśle, że no trochę wam szczęście pomogło, bo nie byliśmy w tym meczu w Krakowie, który przegraliśmy 2-3. Nie byliśmy zespołem gorszym, przynajmniej no w mojej ocenie obserwatora. Wiadomo, że zawsze trochę nieobiektywnie patrzy się na swój zespół, więc ja mogę nie być do końca tutaj, nie mieć racji. Ale no mieliśmy trochę w tym meczu pecha, a krakowska Wisła nieco szczęście. No tak, wtedy w decydujących momentach przy wyniku 2-1 padła ta bramka na 2-2, gdzie drużyna, która
prowadzi 2-1, myślę, że kompletny chaos się wtedy wydarzy, bo jeszcze jest 7-8 minut do końca, dostajesz bramkę na 2-2, ta druga drużyna dostaje taki wiatr w plecy i myślę, że wtedy to no, dobry mecz był, otwarty mecz i jak nie lepsza, to na pewno nie była gorsza. Wisła z Płocka. Tak. Mam nadzieję, że w tym meczu teraz w Krakowie nie musimy być ani lepsi, możemy być gorsi, ale wygrali ten mecz. To... I bo wiemy, że skuteczność jest najważniejsza w piłce. Aha. I chciałbym, żebyśmy mi to mieli. O tym porozmawiamy jeszcze w tej ostatniej części, czyli już konkretnie o najbliższej niedzieli. Semir, ty ten mecz zacząłeś wtedy na ławce rezerwowych. Wszedłeś w drugiej połowie. Miałeś w tej akcji, która decydowała później o wyniku, moim zdaniem, bo gdybyśmy przetrzymali jeszcze 2-3 minuty, to dla odmiany w krakowskiej Wiśle poziom zdenerwowania byłby tak wysoki, że łatwiej byłoby nam grać. No miałeś tam trochę szczęścia, przyznasz, samej tej akcji, bo dostałeś przypadkowe zagranie od naszego zawodnika, a później chyba dośrodkowywałeś piłkę, a wpadła idealnie do bramki. No tak, to już powiedziałem od razu po meczu, bo byłem zapytany, czy to był strzał. Wiadomo, wszyscy, którzy oglądają piłkę więcej niż jeden, dwa mecze, wiedzieli, że to nie był strzał. No miałem szczęście i co powiedzieć? Mam nadzieję, że będę miał takie szczęście znowu teraz w tym tygodniu. Oby. A powiedz, jak to się stało w ogóle, że się rozstałeś z Wisłą z Krakowa? Czy, no, jeśli to oczywiście nie jest jakaś tajemnica, bo przygotowywałeś się już z tym zespołem do sezonu, wyglądało, że tam zostaniesz na dłużej. A to owszem, nazwa Wisła została, tylko miejsce zamieszkania trochę inne. No tak. Wróciłem za drugim razem do Wisły i no po półrocznej przerwie bez klubu i potrzebowałem jak najwięcej meczów, żebym grał regularnie. A po rozmowie z trenerem, który teraz jest w Wiśle, Kiko, dowiedziałem się, że nie jestem w jego planach. I myślę, że ja to otwarcie przyjąłem, bo ja nie zacząłem wczoraj grać piłkę. Ja gram już z 10-12 lat na wysokim poziomie i pokazałem nie tylko w Polsce, jakim piłkarzem jestem i dlatego chciałem tylko grać i przyszedłem do Wisły z Płocka. Oczywiście na początku nie byłem z drużyną na obozie, nieprzygotowany, ale myślę, że powoli odbuduję tą swoją formę i od meczu do meczu to lepiej wygląda. I życzę tylko, żebym jak najwięcej dobrych meczów zagrał bez kontuzji i żeby to tylko do przodu szło. Sever, czy drużynie potrzeba było właśnie wzrastającej formy i takiego Semira Stilicza, jakiego kibice pamiętają sprzed tych kilku lat, głównie z występów w Polsce w barwach Lecha? No na pewno Semir, tak jak sam powiedział, no już tyle lat gra na wysokim poziomie, także każdy zna jego potencjał, umiejętności. Czasami właśnie jak jest taki moment, gdzieś przystoił, że nie ma się tych występów systematycznych, to trzeba wrócić do tego, żeby po prostu wejść na te swoje najwyższe obroty. No tego Semirowi brakowało i to powoli dostaje u nas i myślę, że jego forma też rośnie, co w ostatnim meczu też pokazał. No i tyle. Myślę, że z każdym meczem wartość Semira będzie procentowała dla nas. Semir, na pewno teraz będziesz mógł nadrobić te zaległości, które pojawiły się w wakacje, gdzie nie byłeś na obozie, więc wiadomo, że tego pełnego okresu nie przepracowałeś. Teraz w zimie, rozumiem, wszystko już będzie zgodnie z planem. Wyjeżdżasz, nie opuścisz żadnego dnia treningu, będziesz zawsze z zespołem, bo żaden trening indywidualny nigdy nie zastąpi pracy w grupie. I tak naprawdę na 100-procentowego Stilicza od lutego już Wisła będzie mogła liczyć. No też mam nadzieję, że tak będzie, że będę od stycznia w tej najwyższej formie. No oczywiście chciałbym już teraz być, ale to jest normalne, że nie da się tak ani bez obozu przygotowawczego i dopiero dołączyłem do drużyny 2-3 miesiąca temu. No tak jak powiedzieliśmy, będę przepracował obóz przygotowawczy z drużyną i to mi na pewno będzie tylko plus w mojej grze i
to, co będę potrzebował i mam nadzieję, że będzie jak najlepiej potrafię. To ile bramek strzelisz od lutego do czerwca? Nie wiem, naprawdę. Siedem i sześć asyst. Może być? Chciałbym. Myślisz sobie, że to tyle możemy od niego wymagać? Myślę, że trzeba. Nie, to byłby chyba dobry wynik, prawda? Jak na jedną rundę. Ja sobie też postawiam bardzo wysokie cele zawsze i dlatego nie będę teraz mówił, bo chcę jak najwięcej i bramek strzelić i asyst zrobić. Ale myślę, że to, co najważniejsze jest, żeby jak teraz drużyna mnie zaakceptowała, chłopaki w szatni mnie też zaakceptowali, dobrze jest wszystko, atmosfera, także myślę, że to też jest bardzo ważne dla mnie i będzie mi pomagało też w każdym meczu i w każdym treningu. Sewer, już chyba było widać w paru meczach, a w tych dwóch szczególnie, gdy Semir grał od pierwszej minuty, taki błysk rzeczywiście takiego klasowego, środkowego pomocnika, prawda? Czy no, choćby ta bramka z Lechem, zupełny spokój i świadomie strzelałeś między nogami, prawda? No, czy po prostu strzelałeś światło bramki? No, pochwal się, że świadomie strzeliłeś. Chciałem bramkę, to jest... No i właśnie, no. O to chodzi, no. Tak jest. Właśnie o to chodzi. No tak, no Semir z piłką wie, co zrobić i tutaj bardziej chodziło o te sprawy motoryczne. Wyczucie właśnie, tak jak Semir powiedział, wejście w drużynę, tak, poznanie się z chłopakami. Też my musieliśmy go poznać, jego lepsze, słabsze strony i myślę, że to o to chodzi, tak, no bo umiejętności takie, jakie Semir ma, no to ich na pewno nie stracił, tylko... Chodzi o to, żeby właśnie z każdym meczem móc coraz więcej ich sprzedawać. I tak tą oceną kończymy drugą część naszej audycji. A jeszcze tylko tak powiem ci, Semir, w tajemnicy i nie zdradzę nazwiska tego waszego kolegi. On po dwóch, trzech treningach powiedział od razu widać, że jest to piłkarz przez duże P. Natomiast no z bieganiem musi trochę pozasuwać. To taka była ocena kolegi z szatni. Wracamy za kilka minut. Drodzy Państwo, magazyn Kibica Wisły Płock. W każdy wtorek wieczorem na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Dzisiaj w studiu Semir Stilic i Seweryn Kiełpin. Już wywoływaliśmy i Semir powoli zaczynał mówić o meczu z Wisłą Kraków, ale teraz już poświęćmy tę część właśnie najbliższej niedzieli. Tak się akurat składa, że już te poprzednie zapominamy o nich, o tych bramkach traconych w ostatnich fragmentach meczu. Czeka nas bardzo ważne spotkanie. Ewentualna wygrana ustawia nas w gronie zespołów tych naprawdę liczących się, nawet można powiedzieć może nie w ścisłej, ale w szerszej czołówce. Dla odmiany porażka prawdopodobnie utrzyma naszą pozycję do końca tej rundy w okolicach miejsca 10-11. Tak to wygląda z tabeli, choć ona jest strasznie spłaszczona i jeszcze się inne wyniki mogą ułożyć tak, że gdzieś tam się to miejsce nasze odrobinę zmieni. Czy też oceniacie ten mecz jako taki niezwykle ważny? Tym bardziej, że jesteśmy po wygranej, więc wiadomo, w dobrym nastroju, a krakowianie raczej nie, bo choć nie grali źle, no ale jednak przegrali u siebie z Górnikiem. No tak, jest ta decydująca faza rozgrywek i myślę, że teraz każdy mecz jest ważny, ale teraz ten jest bardzo ważny i tak jak mówiliśmy, może nam dać bardzo dużo wygrana. Ale nie powiedziałbym, że to jest najważniejszy mecz, ale oczywiście każda wygrana, szczególnie na wyjeździe, może nam dać 3 punkty, wiatr w plecy i taka pewność w drużynie. Szczególnie po takim, myślę, dobrym meczu w Poznaniu, który zagraliśmy, a przegraliśmy. Teraz dobrze zagraliśmy, stworzyliśmy mnóstwo okazji i to jest tylko pozytywne dla drużyny, że gramy super i skutecznie. Seweryn, jak sądzisz? Jak istotny jest to mecz? No na pewno. Tak jak każdy z 30 innych, można zawsze powiedzieć oczywiście, bo punktów daje tyle samo. Zdecydowanie tak, ale gdzieś ta faza w taki etap kluczowy wchodzi, tak, gdzie będzie się właśnie układało, kto będzie grał o te wyższe cele, kto utrzymanie. Także też jesteśmy tego świadomi. Ostatnie mecze mieliśmy niestety przegrane. Wpadliśmy w taką negatywną serię, ale już mam nadzieję, to jest za nami.
Teraz wygraliśmy, myślę, zdecydowanie pokazaliśmy, że byliśmy drużyną, która zasłużyła na te trzy punkty. Nikt z Arki nie wyraził innej opinii o to. To najlepsza ocena. Dlatego trzeba gdzieś też na tym bazować, tak, że wyciągać z tych małych sukcesów to, co najlepsze, też morale, żeby drużyny rosły, i to wtedy też pomaga nam, że możemy na więcej od siebie dać, tak? Mhm. Bo gdzieś mamy większą pewność siebie i tak dalej, i obyśmy właśnie przekuli to zwycięstwo ostatnie, które mieliśmy, na to, żeby to był taki nasz motor i podmuch pod skrzydła, tak, żagle. Czego najbardziej ze strony Krakusów należy się obawiać? Czego się obawiać? No na pewno gdzieś ten przód mają nieobliczalny, ten Karlitos skuteczny, ale tutaj nie ma co się koncentrować na jednym zawodniku. Wisła potrafi dobrze grać, operować piłką, no ale to my, tak jak w meczu ostatnim u siebie, potrafiliśmy wytrącić ich argumenty z ręki i wydaje mi się, że dobrze to robiliśmy. Niestety w tej ostatniej minucie. To po prostu pechowa bramka, bo Damian się po prostu pośliznął, z tego co ja pamiętam. No piłka go minęła i... Bramkę gdzieś tam w końcówce, aczkolwiek wydaje mi się, że zagraliśmy mecz na dobrym poziomie i myślę, że żebyśmy takie zaangażowanie, koncentrację powtórzyli i żebyśmy tą skuteczność teraz mieli lepszą. Powinno być dobrze. A ty kogo tam dostrzegasz jako takiego naprawdę niebezpiecznego przeciwnika, Semir? No, Wisła Kraków ma teraz skutecznego Karlitosa i ma to, co myślę w polskiej lidze jest bardzo ważne, tą pewność z tyłu, to głowa daje. Ale głowa nie gra. I no, o to chciałem mówić za chwilę właśnie. Tak, ale myślę, że już tych opacji, które grają z nim, trochę się nauczyły od niego i ale tak jak Sebastian powiedział, my jesteśmy na pewno nie gorszą drużyną od Wisły Kraków, tylko trzeba zagrać koncentrowanie od pierwszej do ostatniej minuty i jest taka faza już rozgrywek, gdzie nie ma dużych niewiadom, kto jak gra, wiemy jak Wisła Kraków gra, oni też wiedzą jak my gramy, tylko obyśmy my mieli ten dobry dzień i wygrali tam. Mhm. Czy groźniejsza jest Biała Gwiazda wtedy, kiedy sama jest przy piłce i atakuje? Czy też no, jest to zespół, który może nam oddać pole i czekać na to, żeby skontrować, choć ja akurat uważam, że raczej to oni będą starali się dyktować warunki i być przy piłce. No, tak jak powiedziałem, jest taka faza rozgrywek, gdzie nie wiadomo, nie ma dużo, ale też nie chciałbym teraz... Naszego sposobu na mecz zdradzać. Ani naszego, ani ich. Lepsze ich strony. My w szatni myślę, że będziemy się już od dzisiaj przygotowali do tego meczu. I tak jak powiedziałem, ważne będzie, żebyśmy mieli swój dzień, żebyśmy zagrali z pewnością w Krakowie i od pierwszej do ostatniej minuty. Myślę, że możemy liczyć na dobry wynik. Jeśli Wisła Severin zagra, nasza Wisła, na tym poziomie, na który ją stać, to przywiezie komplet punktów spod Wawelu? Na pewno. My mamy dużą siłę i bez względu na przeciwnika, bo w Ekstraklasie, tak jak można zaobserwować, każdy z każdym może wygrać i tutaj też dużą rolę odgrywa to właśnie, w jakiej dyspozycji drużyna jest w danym dniu. I jeśli nasza dyspozycja będzie na tym wysokim, optymalnym poziomie, to myślę, że nie mamy się w najmniejszym wypadku czego bać, tak? Mhm. Bo mamy naprawdę wartościową i jeśli chodzi o umiejętności na wysokim pułapie drużyna i mówię, no jak my będziemy oczekiwać od siebie i to zrobimy, to nie mamy się czego obawiać. Semir, czy ty przeciwko, w ogóle przepraszam, jeszcze w Lechu z Marcinem Wasilewskim to spotkałeś się na boisku, czy już się minęły wasze drogi? Minęły, nie spotkałem się. Bo prawdopodobnie to jest niewykluczone, że właśnie Wasyl zagra w podstawowym składzie na Wisły Kraków, co ja akurat uważam, że jest to dla nas lepsze rozwiązanie, niż gdyby miał grać Arek Głowacki, dlatego że no Wasyl miał dłuższą przerwę w grze, sam przyznaje, że nie jest do końca gotowy fizycznie i to jest może też nasza szansa, że no jednak kluczowa postać na boisku, czyli środkowy obrońca, no będzie z jakimś tam obciążeniem grał, no bo on ma długą przerwę, wiadomo, że też nie trenował, to jest zawsze jakiś problem, jak uważacie? No myślę, że może tak powiem, że ciężko
żebyśmy liczyli, że Pasio jest słaby punkt. Nikt tego nie chciał powiedzieć, no. Ale oczywiście... Wiadomo, że choćby z racji jego doświadczenia piłkarskiego, to jest gracz dużego formatu. Też może inaczej być, może on dać drużynie coś i... No właśnie. Ale tak jak mówiliśmy, mam nadzieję, że my będziemy mieli swój dzień, zagramy na naszym poziomie, który jest wysoki, jak widzieliśmy, i w polskiej lidze może każdy z każdym wygrać i dlatego nie ma się czego bać, tylko grać i do przodu. Jak myślisz, Seweryn, może przez to, że już Stilicz nie gra w Wiśle Kraków, to ci nikt nie strzeli takiej, wiesz, no zupełnie nie do przewidzenia piłki za kołnierz. No na pewno to jest duży atut dla nas, że teraz my go mamy po swojej stronie. Tak jest. No nie, no tutaj w formie gdzieś tam żartu, ale tak jak mówię, no tutaj wszystko jest w naszych, moich bardziej rękach, chłopaków, nogach i też nie ma co za bardzo się skupiać na rywalu, bo tak jak mówię, w tej lidze gdzieś poziomy są dosyć wyrównane, mm-hmm. i teraz bardziej zależy, żebyśmy się skupili na tym, co my chcemy pokazać w tym meczu. Jeśli my to pokażemy, to będzie okej. Spokojny. Panowie, już tak kończąc. Rok 2017 Wisła zakończy na miejscu w tabeli? 17. No to ten. Czyli jeszcze trzy kolejki. To by było w pierwszej ósemce. Semir? Też tak, mam nadzieję, że to będzie pierwsza ósemka. Dużo nam nie brakuje, 2 punktów. Mhm. No i tak kończymy. Bardzo serdecznie panowie dziękuję za wizytę w studiu. Seweryn Kiełpin. Dziękuję bardzo. Semir Stilicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję także za uwagę Maciek Wiącek. Ja zapraszam państwa do odbiorników w niedzielę o 15:30 na transmisję z Krakowa, a nasza audycja już za 2 dni, jeśli ktoś nie mógł słuchać jej w radiu, także na stronie klubowej i na klubowym kanale YouTube. Do Krakowa warto pojechać, bo mecz zapowiada się atrakcyjnie. My gramy dobrze, Wisła też całkiem nieźle, choć nie uważam, żeby lepiej od nas. No ale wiadomo, no, ostatnio nam z nią nie idzie, więc czas tego pecha przełamać. Już nikt, napisałem tak zresztą w zapowiedzi na naszej stronie, że teraz my strzelimy w 93 minucie i niech tak się stanie i niech to będzie gol Stilicza, nawet z 2 metrów sznurówką. Może być, Semir, prawda? Może. Tak jest. I tak się umawiamy. Bardzo dziękuję za uwagę. Maciek Wiącek, do usłyszenia.